Książowski Muzeum włączyło się w ogólnopolską akcję społeczną mamy niepodległą, która organizowana jest z okazji 11 listopada. W ramach tej akcji każdy może bezpłatnie wysłać okolicznościową kartkę do znajomego z życzeniami z okazji święta niepodległości. Chodzi o to, by zwrócić uwagę Polaków na ten szczególny dzień, który powinien być radosny. Polacy niestety mają taką tendencję do martyrologicznych wspomnień, a musimy pamiętać, że jesteśmy beneficjentami tej niepodległości i Powinniśmy się cieszyć z tego, że żyjemy w wolnym, niepodległym kraju. Akcja organizowana jest przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego i Pocztę Polską. Chrzanowskie Muzeum także postanowiło wziąć w niej udział. W ramach projektu muzalnicy otrzymali tysiąc pocztówek, które będą teraz rozdawane mieszkańcom. Każdy, kto chciałby włączyć się w akcję, może przyjść do muzeum i wziąć pocztówkę. Oprócz tych pocztówek jeszcze są e-pocztówki, które możemy wysłać za pomocą maila elektronicznie, ale fizycznie dochodzą do adresatów już wydrukowane z napisanymi przez nas życzeniami. Dodatkowo 8 listopada muzeum w ramach akcji Młodzież Pamięta zaprosiło dzieci i właśnie młodzież do zobaczenia zgromadzonych tu zbiorów. Na podstawie legitymacji szkolnej mogli bezpłatnie zwiedzać muzealne pomieszczenia. Przy okazji, włączyć się w akcję mamy niepodległą. My mamy w muzeum około tysiąca tych, tychże karteczek, więc jest do kogo wysyłać. Przynajmniej dwa tysiące osób będzie wiedziało o akcji, tysiąc które wysłało pocztówki i drugie tysiąc które otrzymało. Są trzy autorskie projekty tych pocztówek, które łączy jedno hasło akcji. Mamy niepodległą. Chętnych do zwiedzania i wypisywania kartek nie brakowało. Muzealnicy namawiali także do udziału w konkursie. Instytucje, które biorą udział, w tym przypadku w Chrzanowie, drugie liceum ogólnokształcące imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i nasze muzeum, może wziąć udział w konkursie fotograficznym. Nagrody są, myślę, dość oryginalne, a jednocześnie i cenne. Wygrana instytucja, która wygra, otrzymuje kosz słodyczy oraz wszystkie osoby na danej fotografii, pendrive'y z odpowiednią ilością gigabajtów. Jeżeli będzie zainteresowanie tą akcją, to muzeum będzie ją kontynuowało w kolejnych latach, a już 11 listopada zaprasza do domu Urbańczyka na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.